Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale. Dawno nie widzieliśmy się z serią Dubbingujemy i postanowiłam, że do tego wrócę. Niedługo też zaczynam serię Dubbingujemy, trochę w innej postaci. Czy jestem w ogóle brudna, bo jadłam makaron? Mam pomysł na serię Dubbingujemy w totalnie innej odsłonie, więc... Ojej, przepraszam, sorry. Dzisiaj wasza ulubiona seria i moja również, czyli Dubbingujemy bajkę, gdzie musimy podłożyć głos pod kilka postaci. Dzisiaj wybrałam trzy postacie, no nie tak hardkorowo jak z Witch, jednak jest to jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa, jest to Witch. Co ja mówię? Wybrałam bajkę z dzieciństwa, którą uwielbiam i czasami do niej, nawet bardzo często do niej wracam przy sprzątaniu czy jakichś obowiązkach domowych. Jest to H2O, wystarczy kropla wody, wy pewnie wiecie. Mam scenę z pierwszego odcinka, kiedy dowiadują się o swoich mocach i tak dalej. Mało jest tam słów, mało zdań, więc zapraszam was do obejrzenia tego fragmentu. Wychodzimy z wody, wysychamy i wszystko wraca do normy. Jakby nic się nie stało. Ale stało się. To najlepsze doświadczenie w moim życiu. Słuchaj, można to jakoś nazwać? Nie sądzę. Czekajcie! Nigdy nie uwierzycie, co się stało. Jakby jej przebywało. Ale skąd ona się bierze? Nie wiem. Czy to ja? Na pewno nie ja. Słuchajcie, tego już za wiele, mam ciarki. Tutaj trzy postacie, jakimi są trzy syreny, trzy nastolatki, czyli Clio, Emma i Ricky. Musimy po prostu... Podkreślam to jeszcze raz, ta seria ma na celu uczyć mnie i dzięki niej mogę sobie poćwiczyć, mogę pokazać wam, jak ćwiczę, możemy się pośmiać z mojego nieudolstwa, nieważne. Na razie wychodzi mi to całkiem okej, nie będę mówić perfekcyjnie i super, bo nie. Dawno jeszcze nie ćwiczyłam, bo miałam tą przerwę od dubbingowania. Mamy trzy bohaterki. Jedno to jest Katarzyna Łaska. Nie, Emma. Może zacznijmy od Emmy. Ponieważ Emma jest dosyć taka niewładcza. Ona zawsze była tu taką mądrą. Ona zawsze podejmowała jakieś decyzje, zawsze wiedziała. To może nawet ja bym zrobiła to swoim głosem. Bo jestem mądra i władcza. Nie, po prostu jakoś mój głos pasuje do takiej władczości. Dobra, nieważne, wiecie o co chodzi, co nie? Wychodzimy z wody, wysychamy i wszystko wraca do normy. Jakby nic się nie... No właśnie, jeszcze dodatkowo mam... Nie wiem, czy miałam to ostatnio. Mam hakę igły na podniebieniu. Nie pamiętam, czy ja miałam. Chyba nie miałam tego wcześniej. Które powodują, że mój język jest na wałku za zębami. Ponieważ mój język, mówiąc, jedząc, połykając, śpiąc, był na zębach, więc przesuwał mi zęby, dlatego też moje leczenie ortodontyczne się przesunęło przez mój język, no i nałożyli mi to takie te igły, które bardzo bolały na początku. Teraz chyba mój język się tak uodpornił, albo po prostu te igły już zdążyły się przez moje jedzenie i tak dalej, a się spiłować, jakby tak, więc moim zdaniem jakby ciężko mi jest bardzo często mówić i poprawnie, ponieważ te czy, szy, ży są teraz w innym miejscu. Jeszcze mój język nie do końca się do tego przyzwyczaił, więc przepraszam za dykcję. Będę starała się jak najlepiej to zrobić, jak mogę. Nie wiem, czy to nie pierwszy raz, jakie dubbinguję ludzi, bo chyba wcześniej tego nie robiłam. Wszystko to były bajki, a teraz jakby ludzi. Ja zawsze boję się, ponieważ ja nie lubię dubbingu ludzi. Na przykład idziecie na Avengersów i oglądacie to z dubbingiem, jakby... Co? Nie ufam wam. Ja nie mogę. To będzie Emma. Emma taka będzie. Clio będzie taka... Czekajcie! Nigdy nie uwierzycie, co się stało. Czekajcie! Czekajcie, nigdy nie uwierzycie, co się stało. No, coś takiego. A Ricky, kurde. Ricky musi być... Ale stało!
to najlepsze doświadczenie. Mnie pasuje totalnie do Ricky, bo ja znam jej głos, masakra. Ale stało to najlepsze doświadczenie w moim życiu. Doświadczenie w moim życiu! Słuchaj, można to jakoś nazwać? Nie sądzę. Ale stało się! To najlepsze doświadczenie w moim życiu. Słuchaj, można to jakoś nazwać? Chyba mi się udało. Jest okej. O nie. Mega strasznie. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. Może to jakoś tak. I weszło to moim głosem, totalnie moim głosem, więc trochę... Okej, robimy teraz. Robimy teraz dalszą część. Wszystko robimy Ricky. Ricky ma tylko trzy teksty. Więc zobaczymy. Teraz jest moment, kiedy dowiadują się, że Clio ma wodę, moc wodną i ja. A on nie ma. Znaczy Ricky nie ma i robimy tą scenę. Ale skąd ona się bierze? Słuchajcie, tego już za wiele. Mam ciarki. Ojoj, trochę się pomieszało mi się. Ojoj, bardzo mocno. To było straszne. To było straszne. Ojej. Słuchajcie, tego już za wiele. Mam ciarki. Dobra, jest dobrze. Jest okej. Nie jest perfekcyjnie. Robimy teraz fragment z MMO. Wychodzimy z wody, wysychamy i wszystko wraca do normy. Jakby nic... Dobra. Luz. Wychodzimy z wody, wysychamy i wszystko wraca do normy. Jakby nic się nie stało. Nie sądzę. Ale skąd ona się bierze? Czy to ja? Okej, okay, jest w porządku. Wiecie co, co jest najgorsze, czego ja nienawidzę w dubbingowaniu ludzi? Jest to, że ja tu widzę, że ona mówi tu po prostu... Mówi tutaj po angielsku, jakby widzę jej usta i widzę to, że to jest angielskie. I po prostu mam to takie, kurczę, czy to ja, a tam jest... It's me, czy to, nie pamiętam co tam było, ale to już mnie denerwuje, że ja no widzę, że to jest takie kłamstwo, bo w animacjach już tak jest dobrze dostosowany ruch ust, że naprawdę każdy język można sobie tam podłożyć. To czasami są takie momenty, że bardziej pasuje do angielskiego, ale wiadomo, to pod angielski jest stworzony troszeczkę, jakby pod kraj produkcji. To jest niesamowite, że ja jak byłam młodsza, to ja tego nie zauważałam i nikt tego nie zauważył. Na przykład Sojluna czy Violetta. Matko, to naprawdę honor dla wszystkich dubbingowych aktorów, którzy dubbingują ludzi. Została nam też Clio. Musimy ją zróżnicować, ponieważ Emma była taka... Ricky była taka, tak. A Clio musi być taka biedna, dowiedziała się, że jest syreną. Tak po prostu lekkoduch, taki... No, to jest mój plan na Clio, to teraz muszę sobie spróbować. Czekaj! A. Fal start, sorry. Czekajcie! No czemu się nie odwróciłyście wcześniej? Czy to ja za późno zrobiłam? Co tu się dzieje? Dlaczego tak się wydarzyło? Czekajcie! Nigdy nie uwierzycie, co się stało! Ale skąd ona się bierze? Nie wiem. Nie umiem trafić w to. I to jest najgorsze na świecie, bo nie umiem w to trafić. Znaczy mi się wydaje, że te czekajcie było w porządku. Jak myślicie? Nie ma się w studiu tyle dubli, co ja teraz robię sobie sama. To jest kilka. W ogóle to jest fascynujące, że oni tam na przykład dostają piosenkę i oni się uczą tam na miejscu i od razu nagrywają.
To jest niesamowite, bo i trzeba wokalnie to wyćwiczyć. No to już są profesjonaliści po prostu. No mi się marzy taka piosenka z Disneya. Jakby jej przybywało. Ale skąd ona się bierze? Nie wiem. Na pewno nie ja. Słuchajcie. Czy wyszło dobrze? Wyszło tanio. Na pewno nie jest idealnie, ja to totalnie słyszę i ja nie umiem dubbingować ludzi po prostu. Ja wątpię, że będę się do tego nadawać kiedykolwiek. Może kiedyś, jak już dubbing kreskówek mi wyjdzie lepiej. Moi drodzy, taki oto w taki sposób pokazuję wam już efekt finalny naszego dubbingu. Jednakże no nie jestem zadowolona w 100%, mogłabym poprawiać większość rzeczy, ale to, że one mówią po angielsku, kiedy ja, no ja chyba nigdy nie będę mogła dubbingować ludzi, po prostu mi to przeszkadza, że ja widzę, że ona, że oszukuje trochę, bo ona tak nie powiedziała i tak to. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek, zdubbingujemy. Za tydzień mam dla was, nie będę wam mówić co, bo może to się nie spełni, ja będę teraz gadać i obiecywać, tak jak zawsze, i nic się nie wydarzy, ale niedługo będzie fajna rzecz i nie mogę się jej doczekać. To jest niesamowita przygoda i dla mnie, i dla mojej twórczości. Jakby nowe doświadczenie, więc czekajcie i do zobaczenia niedługo. Buziaki. Wychodzimy z wody, wysychamy i wszystko wraca do normy. Jakby nic się nie stało. Ale stało się! To najlepsze doświadczenie w moim życiu. Słuchaj, można to jakoś nazwać? Nie sądzę. Czekajcie! Nigdy nie uwierzycie, co się stało! Ale skąd ona się bierze? Nie wiem. Czy to ja? Na pewno nie ja. Słuchajcie, tego już za wiele, mam ciarki.